Nowe przepisy PIT-owskie w zakresie rozliczania korzystania z samochodów służbowych przez pracowników niosą za sobą konieczność zmiany polityk flotowych. W tym zakresie warto również przyjrzeć się całościowo politykom flotowym, aby sprawdzić, czy na pewno zabezpieczają one odpowiednio Państwa interesy. Powszechnie wiadomym jest, że samochód służbowy to najlepszy samochód. Nie wymaga on takiej troski i inwestycji za samochód prywatny. Na pewno nie są Państwu obce takie sytuacje jak zbite lusterko, podarta tapicerka, uszkodzony, zarysowany zderzak. Również problemy pojawiają się ze zwrotem samochodów przez pracowników. Albo nie chcą pracownicy zwrócić samochodów służbowych po zakończeniu stosunku pracy, albo też zwracają je w miejscach niewyznaczonych do tego przez pracodawcę. Każda z tych sytuacji rodzi znaczne koszty po stronie pracodawcy. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie pracownicy nie są świadomi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży za powierzone mienie. Czy można jakoś temu zaradzić? Oczywiście, że tak. Należy odpowiednio powierzyć samochód pracownikowi, prawidłowo skonstruować umowę powierzenia takiego samochodu, a także zadbać o kompleksową regulację w regulaminie flotowym. Prawidłowe skonstruowanie umów i polityki flotowej na pewno wpłynie motywująco na pracowników co do dbania o samochód służbowy, a pracodawcy umożliwi łatwiejsze dochodzenie odszkodowań. Oczywiście służymy Państwu pomocą w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Prosimy o kontakt.